Słuchaj, Emma, chciałabyś pobawić się ze mną popytem? Nie przeszkadzaj mi! Co wy tu robicie? Zachowujcie się dobrze, bo wszystko widzę. Uff, było blisko. Emma, zobaczmy, co ona ma w swoim gabinecie. Zawsze chciałem to zrobić. Wow, Peter, to cała góra słodyczy. Starczy nam na bardzo długo. Do dzieła! Mam nadzieję, że nie będzie zła. Co tu się dzieje? Gdzie jest dyrektorka? Wygląda na to, że ktoś postanowił ze mną pograć. Cóż, nie mam nic przeciwko, no to grajmy. Czeka was bardzo ciekawe zadanie. Trzeba będzie uwolnić się z tej taśmy. A ten różowy długopis może wam w tym pomóc. Niby w jaki sposób może nam pomóc zwykły długopis? Sami pomyślcie. Kto uwolni się pierwszy, dostanie tę walizkę pełną najróżniejszych smakołyków. Najpierw jeden z was musi nacisnąć ten czerwony przycisk. Właśnie tak. No to zaczynamy! Rzeczywiście, przecież możemy użyć długopisu i chyba wiem jak. Długopis jest mój! Zapomnijcie o nim! Ha, Peter wypadł z wyścigu! Wasze niedoczekanie! Kurczę, już się zmęczyłam! No to sobie odpocznij! A długopis będzie mój! Właśnie on pomoże mi się uwolnić! A wy możecie sobie leżeć i mi zazdrościć! Zaraz odkleję tę taśmę! Kurczę, jestem facetem, więc mam w sobie moc! Mam wolne ręce, teraz znów mam szansę na wygraną! No i jeszcze troszkę, jeszcze troszkę! To straszne, Mary, czy ty w ogóle umiesz zachowywać się w towarzystwie, jak śmierdzi? Kurra, zrobiłem to! Jeszcze tylko troszkę! Teraz muszę tylko zerwać tę głupią taśmę klejącą. Jesteś taka zabawna. Boli mnie patrzenie na ciebie. Pozwól, że ci pomogę chociaż trochę. A, to boli! Co ty zrobiłeś? Mój język! Jeszcze na mnie krzyczysz? No to lepiej bądź cicho. Już prawie... A! Żyję. Zostało naprawdę niewiele. Czekaj, Peter! Zwycięstwo mam już w zasięgu ręki. Proszę, pomóż mi! No dobra. Dzięki, jesteś taki naiwny. Tak, hura, wygrałam. To znaczy, że słodycze są teraz moje. No rzadko widzę taką chciwość. Emma, podziel się ze mną, prawda? Przecież ci pomogłem. No to co z tego? Te wszystkie smakołyki są tylko moje. Może chociaż skittlesy? Zabieraj ręce. Zjem wszystko bez ciebie. Jakie to dobre. Oj. Właśnie do tego prowadzi chciwość. Spójrz na nią. To takie zabawne. Witamy w drugiej rundzie. Tym razem trzeba uwolnić się z tej folii. Czym pomoże wam ten widelec? Kto pierwszy się uwolni, dostanie ten ogromny i bardzo ładny popyt w kształcie motyla. Myślę, że to fajna nagroda. No dobra, czas start! Ja będę pierwsza! Póki będziecie sobie tak leżeć, widelec będzie mój. Dobrze wam tak. Muszę do niego tylko doskoczyć. No i gotowe. Teraz na pewno wygram. Co? Muszę się szybko przekręcić na brzuch. I ja też. Dzięki temu będę mógł przyjąć pozę gąsienicy i doczołgać się do nagrody. O nie! Widelec upadł! O, to jest moja szansa! Nic jeszcze nie jest stracone. Za chwilę się uwolnię.
O, czyżbyś potrzebowała wsparcia? Jaka szkoda, że nikt ci nie może pomóc. Come on! To nie fair, to mój widelec. Dotarłam do niego pierwsza. Co się z tobą dzieje? Muszę wygrać. Co to? Już prawie skończyłem. Wolność, oto nadchodzę. Nie poddam się. Moja elastyczność mnie uratowała. Muszę być pierwsza. Zwycięstwo mam już w kieszeni. Lepiej od razu się poddajcie. No jeszcze czego? Pozbyłem się tej głupiej folii. Spieszę się z gratulacjami. Popyt należy do ciebie. Ale super. Akurat muszę się zrelaksować. Peter, przepraszam, ale się spóźniłeś. Nie smuć się, mam dla ciebie nagrodę pocieszenia. A co się dzieje z Mary? Wygląda na nieco zagubioną. Rzeczywiście, auć! Tym razem na ratunek przyjdzie wam śrubokręt, a w ramach nagrody głównej jeden z was otrzyma kolekcję 4 fajnych slajmów. No za coś takiego warto powalczyć. Guzik czeka już na was. Zaczynajcie! Start! Muszę wygrać, przynajmniej w tej rundzie. Ten śrubokręt będzie mój. On jest za szybki. Mam inną pomoc. Wykorzysta moje zęby. Mogą działać tak samo jak każdy śrubokręt. Zgadzam się, już prawie uwolniłam się od tej taśmy. Spójrz, Peter jest już prawie na miejscu. Trzeba się naprawdę pospieszyć. Masz rację. No dalej, śrubokręcie, wierzę w ciebie. Pomóż mi. Patrz, Peter nie potrafi nawet używać śrubokręta. To nie jest zabawne. Zobaczymy, kto będzie się śmiał, gdy ja wygram. Nie sądziłam, że ucieszy mnie wiadomość, że jesteś taki niezdarny. Teraz śrubokręt jest mój. Aj! To bolało bardziej niż myślałam. Ale było warto, teraz mogę się uwolnić. A ja zrobiłam to bez śrubokrętu. Brawo ja! Gotowe! O nie! Zęby mi nie pomagają. Potrzebuję czegoś innego. Nagroda będzie moja. Nieprawda, bo moja! Jak one to zrobiły? Gdzie jest przycisk? Jest mój! Właśnie, że nie jest. Hurra! Wygrałam! Proszę mi dać moje slajmy natychmiast. Wow, zawsze marzyłam, żeby mieć taką kolekcję. Ale fajne. Pozwól mi dotknąć, proszę. Trzymaj, tylko już się otrzep. Ale fajne. Niebieski. I żółty. Ale te slajmy fajnie wyglądają. Muszę ich chociaż dotknąć. No w końcu jestem wolny. Stój. Zobacz, robię super slime. Będzie zmieszany z różnych kolorów. I będzie największy i najpiękniejszy, jaki kiedykolwiek widziałeś. O nie, to się przykleiło do mojej twarzy. O Boże, moje brwi. To naprawdę okropne. Dajcie mi spokój, nie bawię się w ten sposób. Emma jest taka śmieszna bez brwi. Tym razem waszym pomocnikiem będzie linijka. A na stole będzie czekała na was ogromna czekoladowa fontanna. Myślę, że zwycięzca będzie zachwycony smakiem tej pysznej czekolady. No cóż, czas zacząć. Start! Ten kaftan nie przeszkadza mi w chodzeniu. No i oczywiście, jeśli nogi są wolne, to dlaczego nie podstawić ich przeciwnikowi? Aha, dobrze wam tak. Linijka będzie moja, zrozumiano? Nadal mogę wygrać. A raczej muszę. Jeszcze czego? Chyba poznałem sekret tego kaftana bezpieczeństwa.
Nie wierzę. Jeśli Peter może to zrobić, to ja też. No dalej, linijko. Musisz mi pomóc. Proszę. Zobaczcie, jakie mam fajne rękawy. Mogę nimi machać w różnych kierunkach. Właśnie tak. Na przykład w kierunku nagrody. Jeszcze się przekonamy. Odejdź od tej fontanny, jest moja. Właściwie to moja. W końcu udało mi się wygrać. Teraz mogę mieć czekoladę. No nareszcie, ale zgodnie z zasadami trzeba było zdjąć kaftan. Więc czekoladowa fontanna idzie do mnie, ale fajnie. Ale to niesprawiedliwe, to ja wygrałem. O nie. Czekajcie, jesteśmy przecież przyjaciółmi. Wypijmy tę czekoladę razem. Kochane dzieci, poznały sekret. Nie ma nic ważniejszego niż przyjaźń. No to czas wrócić do szkoły. Hurra, jesteśmy z powrotem. Wynoście się z mojego biura. Nie chcę was tu więcej widzieć. Nawet mi się podobało. To była niezła zabawa. Subskrybujcie kanał Rapapa, aby nie przegapić innych równie ciekawych challenge'y. Z nami zawsze jest wesoło, zabawnie i bardzo ciekawie.